Drodzy przyjaciele, współpracownicy i ofiarodawcy, tegoroczne przygotowanie do świąt Wielkiej Nocy przeżyliśmy w niezwykłej atmosferze. To był czas swoistych rekolekcji. Ufam, że każdy z nas te rekolekcje naprawdę owocnie przeżył, po to, aby jak najlepiej do świąt Wielkiej Nocy się przygotować. I oto nadeszły te święta i z okazji tychże świąt chcę Wam z całego serca życzyć, abyście naprawdę w waszych sercach poczuli moc Chrystusa, który żyje, Chrystusa zmartwychwstałego, Chrystusa, który zwyciężył zło i śmierć. Życzę wam, żebyście na nowo Mu zaufali i w szczególności w Niedzielę Bożego Miłosierdzia na nowo zawierzyli Mu wasze życie. I abyście wracając do normalności, ufamy, że po świętach wrócimy do normalnego, zwyczajnego życia, odkryli głębię i moc Eucharystii. Przecież to przygotowanie do świąt, o którym wspomniałem, tak wiele nas nauczyło o Eucharystii, o jej braku, o tym, jak bardzo jej potrzebujemy. I w związku z tym życzę raz jeszcze, niech wasze życie po świętach będzie jeszcze pełniej życiem zakorzenionym w Eucharystii, niech będzie na co dzień życiem eucharystycznym.